Siemano, witam w pierwszym Wachlogu, czyli filmom dedykowanym właśnie mojemu podopiecznemu Mariuszowi. Dzisiaj troszkę o treningu, parę nagramy sobie ujęć, to co robimy, żeby wrócić jeszcze silniejszy. Nasza współpraca, mimo że krótka, przyniosła bardzo fajne rezultaty, więc od razu po walce wzięliśmy się ostro do roboty, żeby poprawić mankamenty. Spotykamy się więc teraz 6 razy w tygodniu, żeby poprawić przede wszystkim tak, łańcuch tylni, no i dolne partie mięśni, bo uważam, że tam są największe braki. Ogólnie musimy trochę złapać mięśni, bo w mojej opinii, jak na takiego wielkiego chłopa, Mariusz powinien być troszkę bardziej umięśniony. Już mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o poprawę zwykłego funkcjonowania, nawet w codziennym życiu. Przez 1,5 roku miałem problemy z kręgosłupem. Cały czas mi bolało przy rozgrzewkach, na treningach. Teraz odkąd zacząłem współpracę z Karolem, po paru miesiącach ten ból naprawdę przestał mnie doskwierać. Czuję się znakomicie, ani razu nie czuję tych pleców. No i widzę również poprawę mojej stopy, tak samo parę dobrych lat męczyłem się, inaczej ustawiałem tę stopę. Przeszkadzało mi po prostu w treningach, przy bieganiu, czy przy skakance, czy w ogóle podczas przemieszczenia się. Tak, a teraz po tych ćwiczeniach, co tutaj z Karolem robimy, przerabiamy to codziennie na sali treningowej. Również widzę ogromną poprawę po samym bieganiu, po samej sylwetce. Tak? Jestem wyprostowany, robię pewniejsze kroki na tej bieżni, czy jak biegam w terenie, nic mnie nie boli ta stopa, więc naprawdę treningi na siłowni to nie tylko masa, ale również koordynacja. Ta koordynacja i poprawie, można wiele rzeczy poprawić tych, co mamy problemy, tak, z kręgosłupem, z nogami, ze stopami. Łokcie. Co było operowane? Tylko dłonie? Dłonie, łokieć, tak samo dwa razy, stopy, jedna, druga. Barki całe? Tak, barki jeszcze całe. Nie bolały Ci nigdy barki? Barki. Jakoś bardzo? Nie. Okej, nic nie było nigdzie naderwane, naciągnięte? Wszystko przed tobą. Wszystko przed tobą. Szarpnąłeś? Tak, jedna noga w ten, a ciało w drugą stronę. I poszedł sztylet w plecy? Tak. Druga strona? Też blokuje tylko? Tu blokuje, tak, czy po tej stronie ziemnie? Nie odzywa się nic tutaj w tym nadziejowym? A staj na prawej nodze, ugnij lewą nogę z przodu i chwilę utrzymaj równowagę. Przy tym się nic nadziejowy nie odzywa? Nie. Okej. I druga noga? Jest spoko? Tak. Okej. No nawet się prawie mięśnie. Dobra, men, ja ci powiem, co ja tutaj widzę i co chciałbym, żebyś sprawdził. Zgięcie grzbietowe na pewno. Powiem, że mega kuleje. Jest bioderko. Którą nogą ty tak zamiatasz? Prawą, tak? 90% chłopów prawe biodro gorsze. O, widzisz, ciekawe. Od piłki nożnej może? Na stopę zajmij skarpę. Rzuć sobie tam. Jest palec Frankensteina, który robił taką furorę ostatnio. Na internecie, tak, zrobił. Dobra, zobacz grzbietowe, bo od razu widzę, myślę, że bieda. Genezę tego musimy rozkminić. Tak. Okej, okay, luźno. Łapią ci jakieś skurcze w stopach tutaj w podeszwach, czy nie? Miałeś. Nie miałeś nigdy żadnego gonga strasznego, nie leżałeś nigdy, nie? A miałeś jakieś wstrząśnienie, chociaż w trakcie treningu, czy jakiegoś wypadku? Nie. Ci światło nie zgasło. Jedynie od czasu do czasu w sobotę. Ale to już rozdział zamknięty. Do soboty rozdział zamknięty. Prawa młodości. No to już nie twoje prawa, sorry. No jeszcze pierwszej nie skończył. Trwa pierwsza cały czas. Badania jakieś od czasu do czasu, sobie zrobisz krew, coś takiego i tam wszystko jest w porządku? Tak, właśnie się badaliśmy. Dobra, to co, zrobimy sobie dzisiaj na pierwszy raz, spróbuję sobie trochę rozruszać stawy skokowe, zobaczmy. No chyba to będzie największa ta, nie? Na bosu trochę gdzieś tam jakieś proste rozgrzewkowe zadanka, nie? Tak, no, no, na razie, gdzie trzeba też zwiększyć jeszcze ich siłę tych nóg, no, żeby było stabilne. Są takie trochę rozklekotane i pewnie na niej się będzie czuł, to wydaje mi się, że góra też będzie pewniej pracowała. Coś odjebałem. Głową mam ten jak nie przychodzi. Drugą trzeba, cisza, kurwa. Cały z krwi, ty. No, to jest błotnie, wszystko z krwi.
Ja mówię, gdzie jesteś? Ja to nie. Cisza, ty. No to co, podsumowując? Pacjent będzie żył? Będzie żył. Będzie żył do śmierci. Do śmierci. Trzeba podsumować to w ten sposób. Prawe kopyto jest troszkę gorsze. Stopy trzeba obie rozruszać, co by siadał trochę niżej. Biodra są zadziwiająco dobre, ale też trochę można popracować. Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony formą. Niedojechany, nie? Niedojechany, a my go dopiero dojedziemy. Po tylu bojach i bataliach ale powinien być zajechany. Ja wiem. Wiem, gdzie te bioderki i te stopy, gdzie mogę rozruszać. No, w sobotę na parkiecie. W sobotę w Prozaku. Kość! Już moja kość! Kość!